Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać coś specjalnego, czyli jak nabijać duży level w sezonie 3, rozdział 5, kasacja. Zapewne nie jeden z was chce już odblokować dużo rzeczy z karnetu, a żeby to zrobić potrzebujemy oczywiście levela. Na samym początku, skoro mam jeszcze waszą uwagę, chciałem wam serdecznie podziękować za całe wsparcie, dołączenie na Discorda Wazilandia, wsparcie kodem WaziGaming, lajkami, subskrypcjami oraz komentarzami. Serdecznie dziękuję. No i przechodzimy do pierwszego sposobu. Oczywiście jest to nabijanie levela poprzez mapki kreatywne. Pierwszą mapę, którą wytestujemy tutaj, na której zdobędziemy expa. Jest to mapka. Już wam pokazuję. 1v1 Pro Wars 62, 64, 04, 34, 58, 62. Możecie dodać tą mapę do ulubionych. Pamiętajcie również, że te mapy Epic Games stara się systematycznie naprawiać, fiksować, tak abyśmy nie mogli zdobyć tego expa. Ale póki ta mapa działa, no to polecam. Zobaczmy teraz, jak ona się prezentuje. Nie zapomnijcie, aby uruchomić ją na trybie prywatnym. O, nawet mi skina nie wczytało. Co się tutaj dzieje? Dobra, jest mój skinek maszynistki. Przelatujecie przez wyjście z tego bunkra z Vaulta, czyli tak jak w sezonie Fallouta. No i teraz rozejrzyjcie się dokładnie, co na tej mapie się znajduje, tak żeby się zorientować. Tutaj niestety ta minimapa jest zablokowana, ale musimy przejść w stronę tutaj kolejnego schronu Vault. Budujemy następnie rampy. I teraz tak, z tej strony schronu znajduje się przycisk. Niestety jest on niewidoczny, jak to sekret. Musimy wykonać emotkę. Wykonałem emotkę i teraz patrzcie, widzicie? Ten przycisk nam się tutaj pojawił. I po użyciu go przechodzimy oczywiście, jesteśmy teleportowani do timera, na którym mamy 4 przyciski, no i musimy wpisać kod. Oczywiście, aby wpisać kod, musimy poczekać 15 minut, a następnie tutaj nam się pojawi przycisk Confirm or Reset i będziemy mogli zaakceptować ten kodzik, aby przejść do mapy, gdzie zdobędziemy Multum Expa. Oczywiście, jeśli kod wpiszecie źle, no to możecie użyć tego przycisku, aby po prostu ten kodzik tutaj na timerze zresetować. No i jeszcze dodatkowo, jeśli czekacie, wam się nudzi, możecie sobie tutaj po prostu zebrać broń, karabin z magazynkiem talerzowy i poniszczyć sobie, po prostu poćwiczyć swojego aima na tych jakże to wspaniałych NPC-ach, manekinach do celowania. Jak widzicie, ekspleci, wszystko zależy, czy wykonywaliście już dzisiaj jakieś mapki kreatywne, czy nie wykonywaliście, bo jeśli nie, to oczywiście tego expa dostajecie z bosta więcej, a jak robiliście, no to tego expa będzie mniej. Mi się nie chce do tego strzelać, bo to zajmuje troszeczkę czasu. Ja po prostu tutaj wrócę za te 15 minut i podam wam kodzik. Tak więc do zobaczenia za ułamek. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WaziGaming na naszym Discordzie Wazilandia.
Okej, timer w końcu dobiegł do zera. Teraz możemy wpisać magiczny kod, którym jest 6. Dalej. 5. Osiem. I jeden. No i teraz zatwierdzacie tutaj tym przyciskiem confirm or reset. Gdyby wam to nie działało, zawsze albo wpisalibyście źle, klikać jeszcze raz confirm reset. Pamiętajcie, że co jakiś czas oni po prostu te mapy, jak to się mówi, fiksują, naprawiają. Epic Games, tak więc gdyby wam X przestał lecieć, oznacza to albo nie przyniosło was, albo macie limit dzienny, albo po prostu Epic Games naprawił mapę. No i mi przykro, trzeba po prostu mapę zmienić. Ale możecie powiadomić mnie w komentarzu pod filmem, ja co jakiś czas to będę zerkać, będę sprawdzać. No i po prostu potwierdzę albo wrzucę nową mapę. Po wylądowaniu na tej mapce bierzemy jetpacka, no i będziemy szukać teraz magicznych. No i teraz tak, lecimy po pierwszy przycisk, to jest też taka ciekawostka tutaj, niby nic nie ma, lecimy do przodu, o magia, magia, pusta mapa i o, co to się tutaj pojawiło, widzieliście to? Pojawiły nam się budynki. Teraz możemy przejść do schronu po lewej. No i jeśli zebraliście jetpacka, wystarczy, że podlecicie. Jeśli tego jetpacka nie zebraliście, możecie zrobić tutaj jumpa, wspiąć się. No i na tych regałach znajduje się pierwszy przycisk. Oczywiście po użyciu go przenosimy się znowu na środek mapy. No i z środka mapy będziemy musieli się udać do przycisku. Xpix sobie tam pyrka, pyrka, już 50 tysięcy poleciało. Ponownie przechodzimy tutaj do tej lokalizacji z magicznymi budynkami, które nam się zaraz pojawią. No i teraz tak, możecie się bawić w spinanie, używanie tutaj po prostu tych, no jak po prostu macie jetpacka, lecimy sobie do góry. Po prostu, będąc na samej górze, przechodzicie tutaj. Możemy się też powspinać, albo po prostu użyć sobie jetpacka. Latujemy na górę. No i na samej górze, obok tej rakiety, macie taki, nie wiem co to nawet jest, jakiś przyrząd, jakieś urządzenie. Mniejsza z tym, po prostu macie przycisk Secret Admin XP button. No jak widzicie, dalej leci ten exp, leci, leci, wbija się, już mam 50 tysięcy expa. Ciekawy jestem, ile na tej mapie jestem w stanie dostać. No ale też chciałem wam zwrócić uwagę, że ja mam już cienny limit expa, tak więc tego expa mam zmniejszonego o dwa razy, jak nie więcej. No i przechodzimy do przycisku. Trzeci przycisk znajduje się w innym budynku, już nie będziemy lecieć do budynku po lewej stronie. Mamy również tutaj helikopter, że możemy sobie szybciej przelecieć. Ale ja to zrobię inaczej, po prostu przelecę sobie tutaj za ten budynek na jetpacku, bo coś tego jetpacka mam. No i tutaj musimy przejść za te skały. W sumie tutaj bym się raczej nie wcisnął, dlatego od tyłu lecę. No i tutaj, no nie da się przejść. Podchodzimy do takiego, nie wiem nawet jak to nazwać, niby to jaskinia, niby tunel. No i tutaj znajduje się przycisk numer 3. Eks w dalszym ciągu leci, mamy już 64 tysiące. Czwarty przycisk znajduje się na wprost, ponownie w lokalizacji, gdzie byliśmy przed chwilą. Nie no, ta magia znikających budynków, nie wiem kto to wymyślił. Czemu zrobili po prostu ręcza wykrywania tych budynków na jakiś taki bliski short. Przechodzimy tutaj. No i tutaj w kolejnym rogu mamy ukryty czwarty przycisk.
piąty przycisk Expa znajduje się nieopodal, bo na prawo. O, proszę bardzo. Dziwne, że ten budynek pojawił się pierwszy. Musimy polecieć na parking. Tak, te piękne fury, patrzcie na te Cadillaki. Nie no. Sztos. I piąty przycisk znajduje się na parkingu za niebieskim Cadillaczkiem. I pozostał nam jeszcze przycisk numer. Przycisk numer 6 znajduje się w nieco ukrytym miejscu, bo musimy polecieć na... Jak tym się latało? Nie pamiętam. Na ten meteoryt. Oj, ja się chyba tutaj rozbiję. Dobra, dobrze, że mam jetpacka. No i przechodzicie do środka i wewnątrz, na samym środku macie następny Secret XP Button numer 6. Pozostało nam już tylko przejść do ostatniej lokalizacji. Lecimy w tą stronę, gdzie jest ten budynek. O, kosmici przejęli. I teraz musimy znaleźć śmietnik. O, jest śmietnik. I będziemy tańczyć przy śmietniku. Tańczymy przy śmietniku. Okej, pojawił się nam przycisk, który przenosi nas do XP farmy, czyli na sam początek mapy. Oczywiście możemy podnieść broń. No i tutaj, przykładowo, jeśli macie na myszce jakiegoś klikera czy coś, możecie sobie zostawić tutaj na środek, żeby wam strzelało i za każde po prostu zestrzelenie tego celu pajaca dostajecie kolejnego expa aż do limitu dziennego. Tak więc to by było na tyle z expa przykładowo z kreatywnej mapki. Możecie to wykonywać codziennie. Resetuje wam się o 15 lub o 16, nie jestem teraz pewien, bo była zmiana czasu. Chcielibyście sprawdzić, jak tam teraz jesteśmy z czasem GMT plus 1 czy GMT plus 2. Tak więc dajcie mi znać w komentarzu, czy się resetuje dokładnie o 15 czy o godzinie 16. No i przechodzimy do następnego sposobu. Skoro pierwszy sposób mamy już za sobą, przejdźmy do drugiego. Oczywiście chodzi tutaj o nabijanie doświadczenia na trybie Battle Royale. Przypominam wam, że jeśli chcecie grać na boty, wystarczy, że w ekipie macie Bambika na levelu pierwszym. Ja przykładowo odpalam sobie tego Bambika po prostu na telefonie. Gra startowana jest na trybie Battle Royale, oddziały i oczywiście dajecie opcję braku uzupełniania, bo po co wam no jakieś randomy w ekipie, nie ma to żadnego sensu, będą wam przeszkadzać. Albo po prostu zawyżą wam poziom i będziecie grać na normalnych graczy, co nie jest mile widziane, kiedy chcecie nabić sobie jak najszybciej expa. No i również zalecam wam po prostu wykorzystywanie konta na pierwszym levelu, ale co każdy sezon proponuję zrobić wam nowe, bo jeśli w karierze wbije wam to drugie konto, jakiekolwiek tam expa, doświadczenie, cokolwiek, albo ukończenie sezonu, może się to skończyć tak, że będziecie mieli niestety normalnych graczy. No i dobra, ja ląduję już tutaj w grze. Jeszcze mi się oczywiście wczytuje. Przypominam, że jeśli odpalacie przykładowo to drugie konto na pierwszym levelu, nie wiem, załóżmy Nintendo, PlayStation, Xbox, telefon, konsola, obojętnie co, laptop, wychodzicie z tego drugiego konta, jak jesteście od razu tutaj w menu. Dlaczego? Ponieważ może wbić po prostu za zwykłe lądowanie z busa albo za strefy kolejne, jak to się mówi,
Levele, doświadczenie i levele. Dziękujecie kierowcy busa, oczywiście wciskacie B, będąc grze, bo chodzi tutaj o to, żeby za wszystko nabijać doświadczenie, a mamy również zadania takie jak rozpęd, ja już niestety je wykonałem wszystkie, ale jak widzicie macie też zadania daily, cele dodatkowe dnia. Ja mam to wykonane, ale chcę wam pokazać, o co tutaj chodzi dokładnie. Dziennie, jak pamiętacie dokładnie w poprzednim sezonie, za każde zadanie daily mieliście 10 000 expa. W tym sezonie wykonanie zadania daily zostało zwiększone do 15 000, czyli wykonując 3 zadania dzienne macie 45 000 expa. Ale co najważniejsze, dzięki najnowszemu sezonowi, którym jest sezon kasacja, możecie sobie również zwiększyć możliwość otrzymywanego expa poprzez mnożnik i już wam pokazuję, jak to robicie. To jest najnowsza innowacja tego sezonu kasacji. Lądujemy sobie przykładowo w mojej miejscówce, czyli na południu mapy, w tym miejscu tutaj będzie najnowsza Bright Bomberka kasacji. Gdzie ona jest? Chyba mi ją coś wcięło. Mniejsza z tym, widzicie, exp leci, ale mamy coś takiego, to jest nadajnik pustkowia, piękna rzecz, bo jeśli to odpalicie, to macie coś takiego jak otrzymywasz więcej punktów doświadczenia zdobywając wyróżnienia z aktywnym wyzwaniem gaz do dechy, czyli odpalamy, no niestety tutaj jest taki minus, że się zaczynamy palić. I za każdym razem, kiedy otwieramy skrzynkę, również się palimy. Patrzcie na to. Palimy się. Ale załóżmy, teraz sobie podejdę do tych ślurpów. I możemy się normalnie uleczyć. Jeszcze sprawdzę, tak, nawet jak otworzymy pojemnik z amunicją, również się palimy. No ale te... Dom na klifie, a są używając kaktusów. Niestety tak, pali nas ta strefa, trzeba się podleczyć, znaczy to wsłanie. I przykładowo wykonując jeden z zadań, po prostu będziemy mieli zwiększony limit expa. Expa, no po prostu mnożnik. Najgorsze z tego, co widzę, to mam wszystkie zadania bardzo odległe. Odwiedź dom na klifie oraz inny wiatrak. A, zapomniałem się podleczyć. Brawo ja. A kolejne to jest używając kaktusu i zlikwiduj przeciwników przed przeszukaniem skrzyni. Tak więc i tak nic bym z tych zadań nie wykonał, bo już skrzynię przeszukałem. Mały fail. Poza tym tak te cele dodatkowe dnia mam dzisiaj już wykonane. Tak więc dopiero po godzinie 15, jak, czy tam 16, jak zostaną dodane nowe, wykonam sobie to z tym mnożnikiem i dostanę więcej expa. Przechodzimy teraz do możliwości numer 3. I przypominam jeszcze, że zadania tygodniowe są dodane, zadania etapowe, na których również zdobywacie więcej expa, no i zadania rozpędu, które ja już mam tutaj wykonane. Lecimy. Ponownie jestem w menu. Sposób numer 3 to oczywiście nasz najnowszy tryb, czyli Fortnite Lego. Najważniejsza rzecz, którą musicie wykonać, to wybrać sobie świat przetrwanie. Niestety motyw z zdobywaniem expa na świecie piaskownicy no nie działa, zablokowali, nie da się w ogóle siedzieć na piaskownicy i zdobywać expa. Tak więc przechodzimy na mapkę Lego przetrwanie, obojętnie czy to jest wasz świat, czy to jest świat waszego znajomego. Wybieracie przetrwanie, przechodzicie do gry i już wam pokazuję, jak to działa oraz jak to działało. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, bo w poprzednim sezonie tryb Lego działał w fantastyczny sposób. Wszystko, co musieliście zrobić, to zalogować się na Fortnite Lego oraz
na danej mapie wybudować łóżko lub położyć się do łóżka i za każde 15-16 minut po prostu przebywania na mapie LEGO otrzymywaliście około 20 tysięcy doświadczenia, co te 15-16 minut, co jest no, rewelacyjne. Jak widzicie, moja mapka LEGO, tutaj jakaś kolejna wiocha, pobudowane wszystko. No i przykładowo tutaj znajomi już leżą w tych łóżkach, mają przypisane. Tu jest akurat moje. Kładziemy się do łóżka i tyle. Będąc w łóżku nie tracimy nic. Automatycznie leczymy się i za 15-16 minut przebywania w łóżku po prostu tutaj będzie nam ten pasek expa rósł. I będziemy dostawać około 20 tysięcy doświadczenia. Gdyby wam to w jakikolwiek sposób nie działało, ja jeszcze wam pokażę drugi motyw. Ja się zabezpieczyłem, tak założyłem sobie po prostu talizmany, tam mam przykładowo leczące, tak więc jak mi spada głód czy coś, samemu się leczę. Zbudowałem sobie panel skokowy. Macie go tutaj, panel skokowy z elastu drewna, tak dalej. 6 miedzi oraz jednego bodajże tkaniny, czy tam jedwabiu. No i co, wchodzę sobie na ten panel skokowy. Jeszcze możecie zrobić tak, że przelatujecie w ten sposób, żeby idealnie na środek. Dziękuję bardzo. Cały czas gram w Fortnite LEGO. Coś robię, bo skaczę, tak? A to, że skaczę tam normalnie czy na lotni, to już gra uważa, że gram. Tak więc... To jest kolejny sposób, numer 3, i tutaj zdobywamy około 20 tysięcy doświadczenia, co każde 15-16 minut. Gdyby coś wam przestało działać, dajcie mi znać w komentarzu, czy to naprawili, czy działa dalej. No po prostu chcę poznać waszą opinię. Oni non-stop naprawiają jakieś rzeczy, zmieniają z Epika, tak więc bardzo przyda mi się wasz feedback, czyli wasza odpowiedź, jak to wszystko działa. No i przechodzimy do sposobu numer 4. No i będąc ponownie w menu, tym razem to jest rzecz dla osób, które kiedykolwiek zainwestowały w Fortnite'a, bo polega ona po prostu na użyciu trybu ratowania świata. Jeśli kupowaliście kiedykolwiek ekipakę Fortnite, tutaj przykładowo teraz mamy Rocket Passa, ale kiedyś była... zamiast Rocket Passa dodatkowa opcja, czyli odblokuj ratowanie świata. I również w sklepie jest taka możliwość, czyli przykładowo tutaj dodają wam takie pakiety na samym końcu, proszę bardzo. Pakiet Winderman 2.0, macie skórkę, macie tam jakieś dodatkowe zadania, macie skina i macie po prostu dostęp do gry ratowanie świata, czyli Fortnite Passa. No i dzięki temu możemy przejść na tryb, jakim jest ratowanie świata, i już wam pokażę, że już nawet nie ma w tej zakładce, a to była ich pierwsza gra przed Fortnite'em. Wybieram ratowanie świata, przechodzę do tej gry. No i tutaj pierwsza rzecz, jaką możemy robić, czyli zadania dzienne. To jest jeszcze taka ciekawostka dla starszych graczy, którzy zostali wynagrodzeni i oni za to, że wspieraliśmy grę i osoby zakupiły ratowanie świata, przykładowo tam kosztowało 100 zł, czy 200 zł, 400 zł, zostały im zadania na V-dolce, czyli ja robiąc zadania dzienne dostaję przykładowo 80 V-dolcy, jak nie więcej, w zależności od 80 do 150 plus zadania dzienne, bo są różne takie mapki z V-dolcami oraz punkty karnetu bojowego za wykonanie danego zadania. Tych zadań jest cała masa, ale mi tutaj chodzi na najważniejszy tryb, czyli mapki Endurance'a. To są takie burzowe tarcze. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, zachęcam do zagłębienia się w tym temacie w moich poprzednich filmach z sezonów. Przechodzimy przykładowo na burzową tarczę albo szukamy po prostu gry na trafienie na burzową tarczę, bo to też czasami można wybrać, żebyśmy pomogli w burzowej tarczy, no ale musimy mieć szczęście, żeby na to trafić. Ja wybieram swoją burzową tarczę.
Jak widzieć, tam jest moja burzowa tarcza, też są opcje na pomoc przy burzowej tarczy innym. Czy jeśli nie macie swojej obudowanej, wchodzicie na pomoc przy burzowej tarczy innym i tam siedząc AFK albo po prostu pomagając, możecie tego expa farmić. I już wam pokazuję, jak to wygląda. Przechodzę na swoją wspaniałą burzową tarczę. I wszystko, co tutaj muszę robić na mojej burzowej tarczy, czyli siedzieć na ratowaniu świata. Ja mam na szczęście to już całe obbudowane. I już wam pokazuję. No, chwilę się to ładuje, no ale tego, co ja mam tutaj obudowane, jest całkiem sporo, bo jest obudowana cała mapa. No i klikacie przykładowo na wytrzymałość burzowej tarczy i możecie poczekać na wsparcie. Ja nie będę czekać na wsparcie, bo po prostu mam to wszystko obudowane, odpalam sobie. No i tych fal jest aż 30, za każdą wygraną falę dostaję pewien stopień doświadczenia za wykonanie wszystkich burzowych tarcz, wszystkich tych poziomów. Dostaję... dobre pytanie, nie pamiętam, 1,5 miliona expa, czy 263 tysiące expa, oni to znerfili, ja sobie to sprawdzę, sekundkę, dajcie mi, 263 tysiące expa, 231 tysięcy expa za burzowe tarcze jest w chwili obecnej, a wszystko co robię, to po prostu siedzę AFK i nie wykonuję totalnie nic. No i teraz jeszcze najważniejsza rzecz, jeśli nie chce wam się siedzieć aż tak długo, a wy jesteście po prostu administratorem burzowej tarczy, to po danej fali możecie zakończyć grę, czyli klikacie opuść z ekipą i macie po prostu doświadczenie za daną ilość burzowych tarcz, którą obroniliście. Burzowych tarcz. Fal. Mam nadzieję, że te wszystkie sposoby wam się podobały, że wam pomogłem. Jeśli tak, nie zapomnijcie się odwdzięczyć poprzez zasubskrybowanie kanału, zostawienie lajka, podzieleniem się z filmem z innymi, to jest bardzo ważne. Jeśli wam podobają się moje filmy, dajcie znać swoim znajomym, podzielcie się tym filmem, żeby przesłali też innym. Oraz jeśli chcielibyście dołączyć do naszego Discorda, zapraszam, link do niego znajduje się pod filmem lub na stronie głównej mojego YouTube'a, Wazi Gaming. Istnieje również od ostatniego czasu nowa opcja poprzez Wesprzyj, gdzie możecie kliknąć i mi przykładowo postawić kawę lub piwo, obojętnie co tam chcecie, albo zasubskrybować kanał poprzez również przycisk Wesprzyj. A jeśli nie macie takiej możliwości, to zawsze możecie wpisać w sklepie kod Wazi Gaming i robiąc sobie zakupy, wesprzeć mnie po prostu zawsze tam jakimś groszem poprzez zakup z moim kodem Wazi Gaming. Ja wam dziękuję serdecznie, nie zabieram już więcej czasu, życzę miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, hej. A jeszcze jedna rzecz, że zapomniałem. Na moim drugim kanale Wazi Games, jeśli ktoś z was gra w League of Legends i ma problem po najnowszym patchu 14.09 przez Valoranta, dodałem tam rozwiązanie, jak to naprawić, aby nie mieć lagów, poprawić FPS-y i tak dalej. Tak więc do zobaczenia w Fortnite czy tam w Idze Legend. Do zobaczenia w następnych filmach. Hej! Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Gaming. Hej!